55-letnia kobieta została zraniona nożem podczas awantury domowej. Za usiłowanie zabójstwa odpowie jej 65-letni partner. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę w Kunowie. Policjanci na miejscu zastali w jednym z pomieszczeń leżącą zakrwawioną kobietę. Po udzieleniu jej pierwszej pomocy kobieta została zabrana przez załogę karetki pogotowia do szpitala. Kolejno przeszukując dom, policjanci ujawnili w piwnicy 65-latka. Jak się okazało, jego powodem zachowania był fakt, iż podczas awantury domowej chwycił on za nóż, a następnie kilkakrotnie ugodził nożem swoją partnerkę. Mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało 1,5 promila alkoholu w organizmie. Sąd rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim przychylił się do wniosku prokuratorskiego i zastosował wobec 65-latka tymczasowy areszt. Mężczyzna został zatrzymany na 3 miesiące. Za usiłowanie dokonania zbrodni, jaką jest zabójstwo, grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.